Pierwszy dzień inżynierski tegorocznej Budmy skierowany był do specjalistów, a poświęcony bezpieczeństwu na osiedlach z tak zwanej Wielkiej Płyty. Natomiast dzień drugi należał do młodzieży. Jest to promocja na pewno zawodu inżyniera, ponieważ my jako inżynierowie jesteśmy zawodem zaufania publicznego i chcielibyśmy służyć społeczeństwu najlepiej, tak jak tylko potrafimy. Chcielibyśmy również wypromować ten zawód wśród nowych, wśród młodzieży, wśród uczniów. Temu miały służyć wykłady i zajęcia przygotowane przez przedstawicieli Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Omawiano na nich cele statutowe i zadania Izby, ale głównym tematem wydarzenia były uprawnienia budowlane. Podstawą do uzyskania takich uprawnień z pewnością jest wykształcenie techniczne. Średnie, wyższe techniczne pierwszego i drugiego stopnia to jest podstawa, do tego praktyka. To jest założenie takie, które musi być spełnione równocześnie, aby o takie nadanie takich uprawnień w specjalności konstrukcyjno-budowlanych, w specjalnościach instalacyjnych, inżynieryjnych można było ubiegać się o nadanie takich uprawnień. Kierunek technik budownictwa cieszy się obecnie ogromną popularnością, jednak wydarzenia takie jak Dni Inżynierskie dają innego rodzaju wiedzę niż młodzież zdobywa w szkole. Poznaję podstawowe procedury związane właśnie z uzyskaniem uprawnień w ramach nauczanego, wykształconego zawodu, a poza tym nawiązuję bezpośrednie relacje z firmami, z izbami, przedsiębiorcami. Obserwuję również trendy, które obecnie mają miejsce na rynku. To, co jest istotne, to, co jest ważne. Właśnie dowiaduje się w takim miejscu ten młody człowiek. Dni inżynierskie na Budmie przygotowała Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa.